na konferencji prasowej po meczu drugoligowym Motor Lublin Olimpia Elbląg. Przedstawiam Państwu trenera gości, panu Leka Duszko, trenera gospodarzy, pan Mariusz Sawa, i oddaję głos trenerowi Olimpii. Zabrałem się opowiedzieć o meczu, z rezultatu jestem zadowolony. Nie dogodzimy się w biorąc temię. Mieliśmy taką przewagę w pierwszym połowie. Praktycznie w każdym elemencie gry. Praktycznie w każdym elemencie gry. Jest totalnie przymuszczenie się tak. Trener uważa, liczy, że było to totalna przewaga. Więc ja bym nie dożął, bo dobrze, może sobie liczyć, co biorąc temię. Wszystko powinno być wyjaśnione w pierwszym połowie. No, kiedy ja się z nimi zbywałeś, to jest mój zdecydowany, jak mu zabili. Jak mówią, że jeżeli ty nie zdobywasz, to możesz stracić. No, dużo wiemy, że z nimi zbywałem 5, to już mogę. Jeżeli nie zdobywam bramki, to jest oczywiście ciężko wygrać. Według jakby jest pretensje, gdy nie ataki. Jest pretensje do linii ataku. Потому что было нанесено где-то в районе там вообще, по-моему, больше 10 ударов в первом тайме и ничего не забили. Пиши более было около 10 ударов, ничего не падало, не забили. Поэтому очень, так я скажу, сложно. Потому что мы будем тренироваться, потому что нам не искать нападающих, потому что на самом деле у нас есть проблемы с нападающими. Будем шукать, будем тренировать и шукать, будем шукать опасника. То есть у нас проблема. Потому что мы ставим уже ищем каждый матч нового человека, то есть ну, ничего у нас не получается. Каждый матч мы шукаем нового человека на этой позиции, но нам не выходит. Именно с нашей командой. Наших. У нас играл на тот день Надеевский правый защитник, и сейчас мы готовы поставили левого правого защитника. Играл уже у нас и правый обороны, и для нас Ливанов, помощник. И молодой Лисецкий. И молодой Лисецкий. И Бужинский, то есть Бужинский. Нет, у нас есть мало старостика, без проблем. А без нападающих у нас трудно выигрывать. Старостников тяжко выигрывать. Dziękuję bardzo, proszę skorzystać. Trener gospodarzy, pan Mariusz Sawa. Zgodzę się co do pierwszej połowy, znaczy może nie tyle, nie zgodzę się do tego, że mieli tyle sytuacji, bo ja nie widziałem żadnej prawdopodobnej sytuacji. Mieli te strzały, ale strzelanie na prawo rzeczywiście oddali więcej strzałów, przewaga była, tylko ta przewaga nie była, jak to się mówi, na moim wymyśle, że to nie była przewaga spowodowana ich wspaniałą grą, tylko naszym chaosem na boisku, naszą, nie wiem, niefrasobliwością, może jest problem w głowach u chłopaków, bo boją się, mówimy o pierwszej połowie, boją się, bali się wchodzić do piłki, bali się brać ciężar gry na siebie. Tak to wynikało, ale tu się zgadzam, przewaga była zdecydowana. Myśmy, jeśli opowiedzieć pierwszą połowę w jednym słowie, to jest piach, nie ma o czym gadać. Druga połowa zdecydowanie lepsza w tym sezonie, w naszym wykonaniu. Nie wiem, czy przeciwnicy byli ze trzy razy na naszym polu karnym. Także mówię, przewagę mieliśmy zdecydowaną. Sytuacji też było sporo, także że mówię, nie mogę zarzucić chłopakom walki na boisku, chęci, ambicji. Także mówię, wydaje mi się, że jeśli chodzi o drugą połowę, to zabrakło nam szczęścia, bo mówię, progres grze widać, tylko nie ma, jak ktoś mówi, efektu nie bramkowego. Dlatego jak tutaj powiedział, że on się nie cieszy z wyniku, to co ja mam powiedzieć. Tego. Szkoda. Tyle. Nie ma co więcej mówić. Słowo Remis. Czyli zadowolony jest pan z tych zmian? Tak, zdecydowanie. Ze zmian w dzisiejszym meczu? Tak, na pewno nie ma szanka i OPD. Tak, ci, którzy weszli w przerwie, zdecydowanie wnieśli na boisku dużo ożywienia. Ci, którzy byli szczerze mówiąc, do przerwy nie widziałem z tego punktu w naszym zespole, ale po przerwie to naprawdę nie mam się do kogo przyczepić, do żadnego zawodnika, bo tak jak mówię, ten Murzynek w pierwszej połowie też był taki chaotyczny, tak długi, ja nie widziałem, żeby jakoś stratę zaliczył. Chorwat, no zdecydowana przewaga, jeśli chodzi o przód. Do tej pory nie mieliśmy zawodnika, który umiał się przy piłce utrzymać. Teraz ta piłka nie wraca na stop. Mówię, te dwie zmiany, plus nawet ten Weska, który wszedł, w ciągu 10 minut zrobił trzy rajdy, które mogły się zakończyć w ramku. Także ci chłopcy widać, że bardzo chcą, wszystko idzie, jak to się mówi, w dobrym kierunku, to może to też wynika, że to jest młody zespół, niektórzy się boją wziąć ścieżek na siebie, ale znowu, jeżeli nie u siebie, to gdzie będziemy zdobywać te punkty? Także szkoda tych dzisiaj straconych punktów.
mówię, pierwsza połowa żałosna, ale drugie połowa naprawdę. No. Do niczego się nie mogę przyczepić, jedynie do tego, że nie strzeliliśmy bramki. Zachęcam jeszcze do zadawania pytań trenerom. Jeżeli nie ma, to dziękuję za uwagę.